Dzień dobry, Patryk Szulc. Witam Państwa w pierwszym w nowym roku wydaniu kronik kryminalnych na kanale Podejrzani. Dziś powiemy m.in. o kolejnym wątku afery podkarpackiej oraz o nowych zatrzymaniach w sprawie byłego ministra transportu Sławomira N., a także o byłym funkcjonariuszu elitarnego Biura Operacji Antyterrorystycznych skazanym za próbę porwania gangstera związanego z Krakowiakiem. Zapraszam! Włoski gangster wpadł w Polsce. W ręce łowców cieni Centralnego Biura Śledczego Policji wpadł 40-letni Alberto C., poszukiwany przez włoski wymiar sprawiedliwości. Podejrzewa się go o udział i zajmowanie wysokiej pozycji w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze mafijnym z prowincji Catania na Sycylii. Akcja, realizowana przez Guardia di Finanza, doprowadziła do zatrzymania 17 osób. Rozbity gang samochodowy. CBSP i stołeczna policja rozbiły gang samochodowy, który kradł pojazdy, by następnie je legalizować i sprzedawać. Zatrzymano 11 osób, odzyskano 19 samochodów, zabezpieczono części i podzespoły do pojazdów. Podejrzani usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniami paserstwa, oszustwa, poświadczania nieprawdy w dokumentach, składania fałszywych zeznań, a dwie osoby dodatkowo kradzieży 350 sztuk złotej biżuterii. Trzy osoby tymczasowo aresztowano. Narkotyki w oponach. CBSP i Nadwiślański Oddział Straży Granicznej przejęły 7 kg marihuany pochodzącej z przemytu. Zatrzymano 4 osoby, które łącznie mogły przemycić blisko 50 kg środków odurzających o hurtowej wartości szacowanej na 770 tysięcy zł. Transporty przybywały do Polski z Hiszpanii. Ujęte osoby tymczasowo aresztowano, grozi im do 15 lat za kratkami. Rozboje w odwecie. Olsztyńskie CBSP zatrzymało trzy osoby podejrzane o dokonywanie rozbojów. Były one formą odwetu na właścicielu domu w Niemczech, w którym podejrzani prowadzili plantację konopi zlikwidowaną w 2017 roku przez służby. Właściciel był bity i zastraszany. Odbierano mu także pieniądze, łącznie w kwocie 85 tysięcy euro. Trzech mężczyzn tymczasowo aresztowano na okres trzech miesięcy. Mocne uderzenie w gang. Funkcjonariusze Stołecznego Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili gang, który przez kilka ostatnich lat mógł wprowadzić do obrotu nawet 400 kg środków odurzających. Ujęto 24 osoby, a dwie doprowadzono z jednostek penitencjarnych. Zabezpieczono broń, narkotyki i fałszywe legitymacje policyjne. W realizacji brali udział kontrterroryści. 15 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym. Trzem z nich przypisano rolę kierowniczą w gangu. Wyłudzali VAT. Poznańskie CBSP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą, która wystawiała fikcyjne faktury VAT przez coraz to nowe i znikające podmioty gospodarcze na kwotę co najmniej 50 milionów złotych. W oparciu o te dokumenty wyłudzono nienależne zwroty podatku VAT. Grupa mogła działać w latach 2018-2019. Do sprawy zatrzymano 17 osób, dwie z nich usłyszały zarzut tzw. zbrodni vat za co grozi nawet do 25 lat pozbawienia wolności. Karuzele podatkowe nadal na topie. Katowicka delegatura Centralnego biura antykorupcyjnego zatrzymała kolejne pięć osób do sprawy zorganizowanej grupy przestępczej, która trudniła się wyłudzaniem podatku VAT. Gang działał w latach 2014-2016 i wyłudził wówczas co najmniej 10 milionów złotych. Dokonywał także oszustw leasingowych. Sprawa jest rozwojowa. W innym śledztwie śląskie CBA doprowadziło do zatrzymania trzech osób, które wystawiając nierzetelne faktury w 2017 roku miały doprowadzić do uszczupleń podatkowych na kwotę 10 milionów złotych. Tutaj występuje razem już 8 podejrzanych. Tymczasem CBA złodzi ujęło 8 osób mających brać udział w tzw. mafii paliwowej. W latach 2013-2018 doprowadziły one do uszczupleń podatkowych na kwotę przeszło 300 milionów złotych. Cztery osoby tymczasowo aresztowano. Łącznie zarzuty w tym postępowaniu usłyszało już 120 osób. Afera Podkarpacka. Były poseł Jan B. oraz były zastępca komendanta głównego policji Mirosław S. usłyszeli zarzuty w tzw. aferze podkarpackiej. Według podkarpackiego CBA w 2013 roku Mirosław S miał podjąć nieuzasadnione czynności służbowe wobec byłego wicemarszałka województwa podkarpackiego, przekraczając uprawnienia i działając na korzyść Jana B. Były poseł uzyskał także od Mirosława S. informacje objęte tajemnicą służbową. Polityk usłyszał już zarzuty w aferze podkarpackiej w 2015 i 2019 roku. Sprawa Sławomira N. Trzem przedsiębiorcom zatrzymanym przez pomorskie CBA zostaną przedstawione zarzuty korupcji, prania pieniędzy i działania w zorganizowanej grupie przestępczej. To kolejny wątek śledztwa w sprawie byłego ministra transportu Sławomira N., prowadzonego wspólnie z Narodowym Antykorupcyjnym Biurem Ukrainy. Organizowali nielegalne gry Wielkopolska Krajowa Administracja Skarbowa rozbiła gang, który przez co najmniej trzy ostatnie lata organizował nielegalne gry na automatach, wprowadzając do użytku blisko 100 urządzeń typu jednoręki bandyta. Skarb Państwa na tym procederze mógł stracić nawet 3 miliony złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono gotówkę w kwocie około 60 tysięcy złotych w różnych walutach. Lewy tytoń Opolska KAS zamknęła nielegalną krajalnię tytoniu. W samochodach dostawczych i magazynach ujawniono 2,2 tony suszu tytoniowego i tytoniu. Gdyby towar ten trafił na rynek, skarb państwa straciłby około 1,5 miliona złotych. Sprawa jest rozwojowa. Lubelska krajowa administracja skarbowa z Dorochuska przejęła natomiast transport 200 tysięcy paczek nielegalnych papierosów. Wartość rynkowa takiej ilości papierosów sięga 2,8 miliona złotych. Trefny towar ukryto na naczepie samochodu ciężarowego. Jego ujawnienie było możliwe dzięki urządzeniu RTG. Transport substancji ropopochodnej. pochodnej Dolnośląscy funkcjonariusze KAS zatrzymali trzy transporty niezgłoszone do systemu SENT. Badanie RTG pozwoliło wykryć blisko 80 ton substancji ropopochodnej. Kierowcy pojazdów otrzymali kary grzywny w wysokości 7,5 tysiąca złotych, a przewoźnikowi grożą kary administracyjne. KAS kontra gangi vat -owskie. Wielkopolska KAS ujawniła kolejne podmioty gospodarcze wyłudzające podatek VAT. Skarb Państwa na ich działalności, polegającej na wystawianiu pustych faktur, mógł stracić prawie 1,5 miliona złotych. Na rachunkach bankowych firm zabezpieczono 380 tysięcy złotych. Mazowieckiej KAS udało się natomiast ustalić spółkę, która swoją działalnością naraziła Skarb Państwa na stratę ponad 15 milionów złotych wyłudzonego podatku VAT. Firma złożyła jednak korekty deklaracji podatkowych i wpłaciła całą należność wraz z odsetkami. Razem przeszło 21 milionów złotych. Narkokurier skazany Sąd okręgowy w Białymstoku skazał Narko na 7 lat pozbawienia wolności i 7,5 tysiąca złotych grzywny. Obywatel Federacji Rosyjskiej ujęty został przez Podlaski Oddział Straży Granicznej. Miał przemycać wtedy blisko 77 kg haszyszu. Wyrok nie jest prawomocny. Oskarżeni o handel ludźmi. Do Sądu Okręgowego w Gdańsku trafił akt oskarżenia przeciwko trzem osobom, które miały zajmować się handlem ludźmi i praniem pieniędzy. Proceder trwał od 2016 do 2018 roku. W tym czasie do kraju nielegalnie przetransportowano co najmniej 100 osób. Sprawcy przywłaszczali sobie również wynagrodzenie przemycanych osób, łącznie niemal 3 miliony złotych. Oskarżony o organizowanie procederu miał zlecić też pobicie świadka, który zeznawał przeciwko niemu. Za pranie pieniędzy grozi do 10 lat, a za handel ludźmi do 15 lat za kratkami. Korupcja w wojsku. Gendarmeria Wojskowa zatrzymała dwóch żołnierzy i czterech pracowników Resortu Obrony Narodowej. Podejrzani są oni o to, że od 2013 roku przyjęli co najmniej 200 tysięcy złotych łapówek od przedsiębiorców realizujących dostawy dla wojska. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono 160 tysięcy złotych w gotówce pochodzące z przestępstw. Antyterrorysta skazany. Były antyterrorysta elitarnego biura operacji antyterrorystycznych został skazany za próbę porwania gangstera z Częstochowy w 2014 roku. Razem z innymi osobami, najpierw w 2013 roku, podając się za policjantów, uprowadzili Piotra U, współpracującego dawniej w latach 90. z gangiem Marcepana powiązanym z grupą Janusza T, pseudonim Krakowiak. Sprawcy byli bardzo brutalni i chcieli otrzymać 2 miliony złotych okupu. Uzyskali tylko 270 tysięcy, a i tak wypuścili Piotra U. Ale w 2014 roku próbowali porwać go ponownie. Dzięki pomocy kolegów Piotr U. wyszedł z tego bez szwanku. W czasie próby porwania i późniejszego zatrzymania podejrzany był czynnym funkcjonariuszem biura operacji antyterrorystycznych. Skazano go teraz ostatecznie jedynie za próbę drugiego porwania na 4 lata pozbawienia wolności. To wszystko w tych kronikach kryminalnych na kanale Podejrzani. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i kliknięcia ikony dzwonka, aby niczego nie przegapić. Do zobaczenia, Patryk Schulz. Nagranie zostało zrealizowane przy pomocy Sison Studio w Łodzi.